26 maja wybory do Parlamentu Europejskiego. W okręgu wyborczym numer 3, do którego należą województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie, łącznie z 6 list kandyduje 60 osób. Wśród nich czworo Suwałczan. Na liście numer 2 z Komitetu Wyborczego Wiosna Roberta Biedronia startuje Elżbieta Murawko, rencistka nienależąca do żadnej partii politycznej. Z listy numer 3 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Europejska PO PSL SLD Nowoczesna Zieloni o mandat eurodeputowanej walczyć będzie Bożena Kamińska, aktualnie posłanka na Sejm, ekonomistka zrzeszona w Platformie Obywatelskiej. Trzecim suwalskim kandydatem do Europarlamentu jest Romuald Łączkowski, reprezentujący Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, urzędnik, a także radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. Lista PiS w wyborach europejskich ma numer 4. Z listy numer 5 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica Razem, Partia Razem, Unia Pracy, RSS startuje Marcin Birgiel, związany z partią Razem, administrator systemów komputerowych. Na liście numer 6 Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz 15 oraz liście numer 1 Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja Korwin, Braun, Leroy, Narodowcy nie ma ani jednego przedstawiciela Suwałk. Kampania wyborcza potrwa do północy z 24 na 25 maja. W podziale miejsc w parlamencie udział wezmą wyłącznie te komitety, które przekroczą w skali kraju 5-procentowy próg wyborczy. Jeśli dojdzie do Brexitu, Polska dostanie 52 mandaty do podziału. Jeśli natomiast do czasu wyborów Wielka Brytania pozostanie w Unii, mandatów będzie 51. Co istotne, ordynacja dzieli nasz kraj na 13 wielomandatowych okręgów wyborczych, ale nie określa, ile mandatów przypada na każdy z nich. Możliwa zatem jest sytuacja, że niska frekwencja i odpowiedni rozkład głosów na poszczególne listy mogą sprawić, że z danego okręgu nie zostanie wybrany ani jeden deputowany.